radnych Rady Miejskiej w Pasłęgu, pana burmistrza Pasłęga, pana doktora Wisława Ściszkowskiego, zastępcy burmistrza Pasłęga, pana Marka Sarnowskiego, sekretarza gminy, pana Stanisława Mikusza, członków Stowarzyszenia Rodziny Katyńska, Boszczynie z panem Janem Domańskim, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Wyglądu podpułkownika Jacka Wieliczko, dowódcy 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, pułkownika Słowimira Litwę, zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Wyglądu Brygadiera Roberta Niczczewskiego, komendanta komisariatu Policji w Pasłęgu pana podinspektora Grzegorza Skorowskiego, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 3 w Pasłęgu pana starszego kapitana Pawła Raczewskiego, majora Bolesława Czechowskiego wraz z kredytami zespołu szkół, prezesa Związku Sobiraków Koła w Pasłęgu Włodzimierza Wojczysa, prezesa Związku Sobiraków Wyglądu Czesława Żukowskiego, wszystkich przedstawicieli piłsudczyków z Elbląga i Pasłęga, honorowego dyrektora miasta, pana profesora doktora kapitonalnego Józefa Włodarskiego, sołtysów gminy Pasłęg, dyrektorów oraz uczniów szkół przedszkoli, szkół mieszkańców miasta, wszystkich parafii, parafii z naszych poczty sztandarowe, szkoły podstawowej nr 1 imienia Władysława Jakiego w Pasłęgu, poczet sztandarowy szkoły podstawowej nr 2 imienia Władysława Broniewskiego w Pasłęgu, poczet sztandarowy szkoły podstawowej nr 3 imienia Majora Henryka Sucharskiego w Pasłęgu, poczet sztandarowy szkoły podstawowej imienia Janusza Koczaka w Rogajnach, poczet sztandarowy szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Żołnierzu Pasłęckiej, poczet sztandarowy zespołu szkół w Pasłęgu i poczet sztandarowy zespołu szkół ekonomicznych i technicznych imienia Stanisława Mikołajczyka w Pasłęgu. Modlimy się za wszystkich naszych rodaków, którzy zostali zamordowani w Katyniu przez oprawców sowieckich. My jako Polacy mamy kilka wad i też są zalety. Może czasami tych wad nie widać więcej u nas, ale zaletą jest to, że potrafimy wspominać to, co dla nas jest trudne, ale dzisiaj jest taki dzień, w którym wspominamy tych wszystkich, którzy zostali zabici tylko dlatego, że byli Polakami. Mówi się o eksterminacji Żydów i o tym jest bardzo głośno. Naród żydowski potrafił to wykorzystać i rozgłosił, rozszerzył na cały świat. Ale to, co się stało w Katyniu, jest dowodem na to, że Polaka bardzo często nie lubi się tylko dlatego, że politycznie te osoby, które zostały tam zabite, one były niereformowane. One dla ówczesnych władz sowieckich były elementem, tak to nazwijmy, który nie rokuje żadnych nadziei, że da się z tym coś zrobić, czyli przeprowadzić na swoją stronę. I chwała Panu. Tak sobie czasami myślę, że ten nasz biały orzeł, którego mamy w gordę, to jest chyba jedyny symbol, który łączy nas Polaków. I dzisiaj jest z nami tutaj młodzież, którą serdecznie witam, która może nie musiała przyjść, może i kazali, może niektórzy chcieli, ale nosicie na sobie mundur. Mundur, który dla nas wszystkich jest bardzo ważną rzeczą. Jest takie powiedzenie, że za mundurem panuje sznurem. Księża niektórzy podają, a zaraz panu całą bandą. Ale więc w jakiś sposób jest coś, co łączy nas, czy daje szacunek temu mundurowi. To jest to, że to nosicie i tam też są zawsze barwy naszego kraju. Białe i czerwone, wasze imiona i nazwiska wypisane, a czerwone, że jesteście córkami i synami tej ziemi. Ziemi, która jest nieraz odbierana, którą, tak jak śpiewam w naszym hymnie narodowym, szanowną odbierzanie, to co nam szanowną wzięła obca. Bronić ojczyznę. Bronimy ojczyznę wtedy, kiedy trzeba z bronią. I najgorszą rzeczą, jaką człowiek może zrobić zawsze, to jest najgorszą, jeżeli musimy zabić drugiego człowieka w obronie swojej ojczyzny. Jest to zawsze zło. I to zło wiemy, że jest w tej chwili na Ukrainie, dlatego mówimy się o zaprzestaniu tego wszystkiego, co tam się dzieje. Katyń nas uczy, że nie można pewne rzeczy zostawić, że za pewne rzeczy trzeba nawet ponieść śmierć i takimi rzeczami, czy ideami na pewno jest to, co macie na waszych mundurach, czyli ojczyzna. Jeżeli ojczyzny się nie będzie szanowało, to się niczego nie uszanuje. Po prostu niczego. I to jest ta ojczyzna.
na drogę idąca ta nusza, ta nasza tutaj w Pasłęgu, którą zabiegamy, i ta później wielka Polska, o którą też staramy się walczyć. I dobrze, że są różne poglądy, dobrze, że poglądy się ścierają, dobrze, że różne opcje myślą inaczej, próbują pokazać, że można w inny sposób na pewne rzeczy zobaczyć. Bardzo dobrze. I też dobrze, że w chwili zagrożenia wszystkie te opcje potrafią się połączyć i za tą najjaśniejszą odeszyć, tak jak oddali ci wszyscy w Katyniu, później w innych bitwach i wojnach. Dziękujemy Panu Bogu za to, że nas postawił tutaj na ziemi. Dziękuję Panu Bogu, że urodziłem się w wolnej Polsce, chociaż na ziemiach nie od początku Polski. Tu jest taki numer. I my na ten czas, w którym jesteśmy w granicach najjaśniejszych. I tych granic musimy bronić. I wy wszyscy, którzy uczycie się, nie wiem, czy będziecie później pułkownikami, generałami i tak dalej, i tak dalej. Może będziecie zwykłymi, jak to mówią, zajęcami, które będą skakały od poligonu na poligon. Ale jesteście potrzebni. Ja Wam dziękuję za to, że jesteście w tej szkole, że chcecie uczyć się, czegoś uczyć. Chyba tego, co jest najtrudniejsze, jak być Polakiem. Bo bycie Polakiem okazuje się, że nie jest proste. Nie życzę Wam, żebyście musieli oddawać życie za ojczyznę. Chociaż nie wiem, co będzie. Tego Wam nie życzę. Życzę Wam, żebyście byli radości, żebyście odkrywali to, co w Was jest, na Waszych sercach jest wiele miłości, radości i pokoju. Żebyście w pełni radość i pokój mogli realizować tym, co my jako społeczeństwo najcenniejsze, a tutaj są przedstawiciele tego, czyli wszystkie samorządy, układy państwowe, wybory i tak dalej, czy politycy szeroko mówiąc, którzy dbają o tą Rzeczpospolitą bezbronną. I o to chodzi, żebyśmy kłócili się, jak patrzyliśmy się, nigdy nie posunęli do tego, że jeden do tego będzie zabijał, tak jak możemy widzieć to w tej chwili w byłym Związku Radzieckim, gdzie Rosja atakuje Ukrainę. Tam jest to bardzo trudne o tyle, że znam rodziny, które są rosyjsko-ukraińskie i w tym momencie nie wiedzą, kto jest wrogiem, kto nie jest wrogiem. Módlmy się za nich i módlmy się też za tych oprawców, aby zrozumieli, że zabicie takiego człowieka nie jest rozwiązaniem problemu. Zobaczcie, ponad lat 80 od tego wydarzenia dalej mówi się o tym. Dalej mówi się o tych żołnierzach, którzy i tych cywilach, którzy oddali życie tylko i wyłącznie dlatego, że nosili orzełka na swoich mundurach, którzy mieli tego orzełka we krwi. Oni dalej krzyczą i będą krzyczeć. Bo krew niewinnego przelana zawsze krzyczy i będzie krzyczała. Dziękujemy za nich, dziękujemy za tych bohaterów, którzy są z naszej ojczyzny i wypraszajmy, oni są w niebie, wypraszajmy za ich pośrednictwo o mądrość dla nas, Polaków, żebyśmy może przestali się nie kłócić, a bardziej zaczęli siebie słuchać. Jeżeli zaczniemy siebie słuchać, zawsze z tego wyjdzie dobro. Amen. Myślę za wszystkich zabitych w Katyniu i we wszystkich obozach, aby Pan Bóg wprowadził do nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się też o prawców dla nich, o Boże miłosierdzie. Ciebie prosimy. Jeszcze wysłuchamy czterech utworów wykonanych przez zespół przewodzony z parafii błogosławionego Jerzego Matowicza w Pasłęgu. Utwory, które będą wykonane, to jest ostatni list Katyn 1940, słowa Józefa Lech Makowiecki, modlitwa obozowa, słowa Józefa Adam Kowalski, cisza, modlitwa katyńska, słowa Józefa Tomasz Studzik, ojczyzna ma, słowa Józefa ksiądz Karol Dąbrowski. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów, piszę stąd do ciebie ten ostatni. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same walce. Piękną panną
Stań, orle, i lew.
czerpieniem.